Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Zjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i szabat się rozjaśniał. Były przy tym niewiasty, które z nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu. Uczestniczę we wspólnocie Kościoła, którym ściera się dobro ze złem. Bowiem szatan bardzo nie chce tej wspólnoty i robi wszystko, by ją zniszczyć od środka. W chwili, gdy składano kamień węgielny, bo tym jest ofiarna śmierć Jezusa, przez usta jednego z łotrów wypowiadane są słowa drwiny i obelgi. Czy ty jesteś Mesjaszem? To skoro jesteś, to co robisz tutaj na krzyżu? Mesjasz powinien być mocny, a ty jesteś słaby, bo nie możesz już nic. Nogi cię już nie poniosą do rozległych wiosek. Ręce nie uczynią kolejnego cudu i chleba już nie rozdzielisz między ubogich. A i sił nie masz, by powiedzieć słowo, które będzie początkiem rewolucji. By ktoś cię uratował i pokazał, że jesteś tym, za kogo się uważasz. Dziś o Kościele padają inne słowa, a bardziej o ludziach Kościoła. Czarna mafia, pedofile, nieroby. Tak w naszej wspólnocie też są tacy ludzie, którzy niszczą wizerunek Kościoła i przeczą jego świętości. Tak, wśród siedzących w ławkach też są ludzie, którzy nie są do końca uczciwi w myślach, słowach i uczynkach. Ale wspólnota Kościoła to specyficzne miejsce. Każdy z ochrzczonych ma coś, co może być powodem oskarżenia nas, a jednak przychodzimy tu, bo tylko tu możemy otrzymać zrozumienie i przebaczenie. I tu pomocą służy nam drugi skazaniec, który stając w obronie Jezusa wykazuje błędne myślenie swego towarzysza niedoli. Ty Boga się nie boisz. Dziś ludzie mało czego się boją. Nic dla nich nie jest straszne. Choć może nie do końca, bo jednak śmierci ludzie się boją. Nie samego faktu, ale żalu, że wszystko, co zrobili, może zostać zaprzepaszczone. Nic ze swojego bogactwa nie zabiorą ze sobą. Siły zużyli na coś, co nie daje im poczucia nadziei. Tak właśnie ten zły łot postąpił. Za swoje uczynki zawisł na krzyżu. Wisząc na nim, wiedział, że jedyną drogą, by z niego zejść, jest jego własna śmierć. A wiedząc, że odchodzi, mógł złość za swoje życie wygłosić, bo już kara żadna go więcej nie spotka. Był tak blisko odmiany, był tak blisko zmazania swojej winy. Jeden zwrot mógł sprawić, że odszedłby pogodzony. Tak jak ten drugi powiedział: Jezu, wspomnij na mnie. Nic więcej. Zabierz mnie w swoich myślach do raju. I odnosząc się do Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, do tej rozmowy Nikodema z Jezusem i do komentarza adwentystów, zobaczymy, co się wydarzyło na Golgocie. Zarówno Józef, jak i Nikodem zostali celowo wykluczeni z procesu Jezusa, ponieważ w przeszłości wypowiadali się na jego korzyść i udaremniali plany uciszenia Zbawiciela. Teraz odważnie posunęli się naprzód, aby czynić to, czego żaden inny przyjaciel Jezusa nie był w stanie zrobić. Podczas ukrzyżowania Nikodem był świadkiem wypełnienia się tego,
co Jezus przepowiedział 3 lata wcześniej o podniesieniu Syna Człowieczego, a żywe sceny tego dnia stanowiły dowód boskości Chrystusa. Dlatego Jezus powiedział: dziś będziesz ze mną w raju. Nie kiedyś w przyszłości. Nie zobaczę, co się da zrobić, ale dziś będziesz tam u mojego boku. Arcybiskup Fulton Sheen napisał: było tam 2 łotrów. Jeden, który kochał, i drugi, który nienawidził. Każdy z nich wisiał na krzyżu. Nikt nie ucieknie od krzyża. Ani człowiek dobry, ani zły. Jeden z łotrów został zbawiony, dlatego niech nikt nie popada w rozpacz. Drugi z łotrów został zgubiony, dlatego niech nikt nie popada w arogancję. Oto 2 ekstrema, których należy unikać: arogancja i rozpacz. Arogancja jest nadmiarem nadziei, podczas gdy rozpacz jest jej niedoborem. I to, czego brakuje naszej współczesnej wspólnocie, to właśnie odwaga, jaką miał dobry łotr, jaką przypisuje się Józefowi z Arymatei i Nikodymowi, ale i niewiastom, które wszystkiemu się przyglądały. Z obserwacji bardzo dużo wynika, bo można rozeznać się w charakterystyce wspólnoty, poznać jej słabe i mocne strony, przyjąć jakąś taktykę. Ale to wszystko powinno prowadzić dalej, to znaczy do działania. Nie można być tylko biernym obserwatorem. Kobiety przy krzyżu, widząc śmierć Jezusa, a później widząc, jak został złożony w grobie, już planowały, co muszą zrobić. One szykowały się do wejścia w coś, na co już dzisiaj nie było czasu. I nie zdążyły tych planów zrealizować. Bo kiedy przyszły po święcie, do grobu już nie było kogo namaszczać, ani kogo owijać płótna. Grób był pusty, a z pustego to i Salomon nie naleje. Każde działanie ma swój czas. A czasem decydujemy się za to na późno, na jakieś zaangażowanie. W jednej z piosenek śpiewamy: Bóg dał czas na nadzieję, czas na siew i czas na żniwa, czas na taniec i śpiew i na ciszę w kościołach widnych. Bóg dał czas, żeby kochać, żeby domy budować na skalę. Oto droga, by iść co dzień dalej i dalej. Uczestnicząc we wspólnocie Kościoła, nie mogę być tylko statystą, który wypełnia przestrzeń swoją osobą, bo nic z siebie do tego nie dokładam. Uczestnicząc, rozumieć powinniśmy jako angażowanie się i współodpowiedzialność za wspólnotę. To właśnie jest wyjście dalej, jak to uczynili Józef i Nikodem. To podejście dobrego łotra, który pomyślał, że w końcu niczym nie ryzykuje, by stracić jeszcze więcej. A jego ryzyko zostało sowicie wynagrodzone. Gotowość kobiet została wynagrodzona radością zmartwychwstania, gdyż pierwsze zobaczyły pusty grób. Ponownie korzystając z niezwykłego przekazu, jakim cechował się arcybiskup Fulton, możemy się dowiedzieć, mówiąc współczesnym językiem, iż Bóg poddaje recyklingowi ludzkie śmieci. Może on przemienić uczniów prostytutki, takie jak Magdalena. Może przemienić w skały łamliwe trzciny, takie jak Szymon Piotr. Rozpolitykowanych Szymonów Zelotów w męczenników za wiarę. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. I ta szansa staje dziś przed nami, by hasło "uczestniczę we wspólnocie Kościoła" nie było tylko napisem na banerze, ale było moim wyjściem dalej. Amen.